Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stranded 2. Na początku myślałem, że między odcinkami sobie się prześpię, pomimo że nie byłem bardzo zmęczony i skończyło się tym, że obrywałem, bo byłem zbyt głodny. I teraz to szybko regenerujemy tutaj. Wow, za dużo razy kliknąłem. No i w ten oto sposób nie mamy już za wiele mięcha. Ale to nic, nie szkodzi. Pod dwójeczką mam włócznie, których nie mam, więc sobie damy teraz łuk i zapolujemy. Gdzieś tu nad nami latał. O, jest. Wow, co jest? Dobra, za drugim razem go trafiłem. I mamy 2 miecha i 15 piórek. To jest dobra cena. Za dwie strzały. I gdzieś tu jeszcze mam małpkę. Na małpkę to jest kiepski pomysł, żeby ją tym prać, ale zamontujemy sobie również proce. I nawalać będziemy zębami. Bo tu właśnie można różne amunicje, nawet mogę jagódkami. Co, ja mam wino? Lol, ja mam wino. Spróbujmy jagódkami nawalić. O nie, to głupi pomysł był. W sumie z kamyczków mogę zrobić sobie strzały, ale na tyle co tych kamyków wypada, to mi nie szkoda. Zobaczymy, czy zęby dalej lecą. Jest, lecą dalej. No i mamy 4 mięska i kolejne ząbki. Teraz ptaszki. Jakby tutaj go upolować? Najgorzej jest z papugami, bo one są szybkie. Aha, ja zapomniałem, że ja mam krótki łuk, bo jestem przyzwyczajony do długiego i on strasznie szybko wystrzeliwuje te strzały i one mają dużą prędkość, więc jest dużo łatwiej. A w tym momencie jest dużo... Dobra, w ten sposób go nie zabiję. To trzeba na spokojnie. No trudno. Dobra, mam już trochę miecha uzbieranego, mogę teraz je wziąć ponownie za... Ohoho. Za zbieranie drzewa. No to sobie pozbieramy. Może zacznę od tych palm. Chociaż tu jeszcze ptaszek mi leci tak ładnie. Dobra, trafiony. Zbierzemy sobie tutaj z niego mięso. I rozwalamy drzewko. Tego tutaj mi chyba tylko liście powinny iść i kłody później, jak już rozwalę. Więc ogólnie nie lubię tych palm, bo nie mogę ich posadzić tak w ogóle. Mogę tylko te posadzić, które dają mi banany lub kokosy. Ale to chyba nie są już palmy, ale w każdym razie tak samo wyglądają. Czy to są palmy w ogóle? Nie wiem, jakoś tak pamiętam taką nazwę. Mniejsza o to. Chwilkę z tym zejdzie. Mogę to młotkiem? Nie wiem, chyba mogę, ale nie wiem, czy mi to coś daje. No, przewracaj się, ile mam cię klepać. Jejku, co to się dłuży. No. Jest, wreszcie. 3 kłody, bo to się opłacało. Przydałoby się jeszcze jedną rozwalić. Ale po tej jednej też mi się nie chce z nimi walczyć, więc weźmiemy sobie to suche. Rozbijemy. O, motylek. Motyluś. Chodź na to do tatusia. Nie sięgam. Dobra, mam go. I tutaj mamy to suche drzewko, które będę chciał teraz rozwalić. Rozpykamy sobie je tutaj na spokojnie. No mi się tutaj za bardzo nie chwieje na wietrze. Nie, chwieje się też na wietrze, lol. To się nie powinno chwiać. Chyba. Nie no, nie powinno, to jest za niskie i za małe. I wiatr tu nie ma na co naciskać, to przy takiej grubości jeszcze. No ale no dobra, nie czepiajmy się. Ile kłód? Jedna, kurczę. I brakuje mi jednej.
O, no to lipa. No to rozwalimy to jakieś drzewo takie wysokie. A, tylko które? Na tym bym sobie zrobił. Nie, na tym bym domek zrobił? Nie wiem. Idę te. Rozwalę te palmowate. Bo ich i tak nie lubię i to mi nie będzie szkoda. Dobra, przypomniałem sobie, jak wyglądają te z bananami, więc jak zobaczę, to na pewno podlecę, żeby sprawdzić, czy są banany. Ale nie pamiętam, jak wyglądają drzewa od kokosów. O, z tego to przynajmniej liście lecą. A liście też są przydatne, bo z 30 liści kamyka możemy zrobić sobie butelkę z wodą, która nam się przydaje, gdy jesteśmy gdzieś daleko od naszego źródełka i nie możemy za bardzo szybko ugasić pragnienia, a jesteśmy już bardzo spragnieni. No, drzewko. Przestań się kołysać i się przewróć. Albo zakołysz się tak mocniej. Trochę mnie boli, że nie mam tego mocniejszego łuku. Się przyzwyczaiłem strasznie do niego i nie wiem, i tak nie mam wyczucia do tego podstawowego. O, mamy kładę. Jedna. No to strasznie hojnie. No ale lepsze to niż nic. W sumie tyle potrzebowałem. Ale by mi tam też nie zawadziło, jakbym miał więcej. No okej, możemy sobie to teraz tutaj wstawić. I mamy schowek. Budowa zakończona. Dobra, i teraz możemy tutaj takie rzeczy, których nie muszę przy sobie nosić, powrzucać. Tu jakieś ziółka, winko, ziele lecznicze. Kurczę, czuję się jak w tym, jak w gotiku. Grzybki, bo grzybków nie będę jadł. Kości, które nie wiem, po co mi są potrzebne w ogóle. 100 liści, to bardzo fajnie. No i to chyba reszta mi się przyda pod ręką, jak będę miał. Tak, to do strzelania, tutaj to nie wiem do czego, ale sobie zostawię. Ciasteczka mam, dobra. W sumie ciasteczka sobie zjem. Did you expect that to work? O, a tak działa właśnie picie. Ładnie mi tutaj wyczyściło. Mięcho jeszcze i co by tu jeszcze? Jeszcze ciasteczko zjemy. Dobra. Przydałoby się jeszcze napić. Ale że mamy tyle buteleczek, to też sobie wypiję z butelki wodę. Dobra, i upieczemy jeszcze to mięso, bo troszeczkę się go nazbierało. Więc przydałoby się upiec. I to jeszcze przed zmrokiem, kiedy na pewno nie będzie już deszczu, bo deszcz tylko po nocy, tak w środku dnia nie zaczyna się. Więc jest ok. No dobra, co by tu zrobić? Przydałoby się zaglądać do tego dziennika. Dobra, co by teraz tutaj? Suche miejsce. Dobra, to może tutaj ma przyjść ten gości, bo tu są takie NPC-ki. Tacy jakby tubylcy. I oni chyba on mnie ma odwiedzić i wtedy będzie się coś dalej działo. Na razie mam się tutaj jakoś urządzić. No to fajnie w sumie. Wow, ile teraz mam tutaj rzeczy. Łódkę mogę zrobić, produkcja, studnie, spichlerze takie. No i mogę chatę zrobić. Ale chaty robić nie będę, bo mi po co. Ewentualnie namiot, chociaż nie. Dobra, ale póki co to pójdę spać. Spałeś, dzięki za info. Dobra, łyknę się świeżej wody. Mógłbym chatę w sumie wybudować. Ale póki co pójdę powalczyć z lwami. Praca może nie jest dobrym pomysłem, ale. Wow, szybko go zabiłem. Jeszcze mi się tyle zębów zwróciło. Dobra, ale gdzieś tutaj będzie następny. Drugi raz się nie dam zaskoczyć jak poprzednio. Bo wtedy to było niebezpiecznie. Ale co to jest?
wezmę tego lwa w to zaciągnę. I temu na mordzie zdetonuję. Tylko go niech znajdę. Nie zna... zajdzie ten skubaniec od tyłu. Nie wiem, czy on się gdzieś tu nie zbugował i on mi wyskakuje po prostu jak gdzieś w którąś stronę ma iść. Nie, no nie ma go. Poprzednio też go nie było, a mi później wyskoczył. Ja nie rozumiem tego lwa. Może się wtedy zrespił tak nagle w dzień. Nie łapię tego. Tu jest ten jeden. Nie. Ale słyszę coś. Coś słyszę, więc się nie zdziwię, jak mi tu gdzieś wyskoczy. Nie, no pusto jest. Nie ogarniam tego. Borowik. Fajnie, fajnie. Dobra, to pójdziemy, może przejdziemy się trochę po tej wyspie, zobaczymy, co tu w ogóle jest. Pozwiedzamy. Jestem w miarę uzbrojony, więc nie mam się czego o co martwić. Tam jakieś latające gówna są. O, bambusy. Co ja mogę z bambusu robić? Jejku. Belki na wodzie, to znaczy, że w tej części wybrzeża znajduje się dużo ryb. Gdyby udało mi się jakoś zbudować wędkę, mógłbym bez większości wsiąku. To ja mam wędkę, tylko że nie mam na co łowić. Chociaż spróbujemy bez niczego. Fajnie, bez niczego mogę łowić. Łowienie powinno tu trwać bardzo długo, ale również mam tutaj to boostnięte. Nie wiem czego, bez żadnej przynęty mi się to łowi. W sumie tego nie, w tym nie szperałem nic, tylko czas skróciłem. No ale dobra, to już jest wina gry, nie moja. Ja tylko przyspieszyłem ten pasek gry, bo on był strasznie wolny. No to mamy trochę rybek i teraz tu już w ogóle jesteśmy urządzeni, jeśli chodzi o jedzenie. Przydałoby się znaleźć jeszcze żelazo, ale będę musiał pójść na razie spać, bo troszeczkę tym łowieniem się zmęczyłem. Kamień, kamień, teraz kamień, nie krzemień. Krzemienie przy kamieniach tak nie leżą, znaczy leżą, ale... Co jest? Wow, 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 jestem głodny. Dobra, tu byłem niebezpiecznie bardzo głodny. Woda, świeża woda. I idziemy się przespać. Wow, są nowe jagódki. W sumie nie muszę ich od razu zbierać. Dobra, chrum, chrum, chrum. I pospa... Wow, myślałem, że w nocy się obudziłem. To było dość dziwne. Co by tu tego dnia zrobić? Chyba się pożegnam. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.